Na pewno mam się z czego cieszyć. W sumie jakoś nie czułem, że mógł to skończyć. Przed konkursem jakoś tak nie miałem jakiejś takiej, będę, że na pewno to skoczę, bo to tak trochę, nawet myślałem, że w ogóle tego rekord nie poprawię, bo ostatnio konkurs nie był zbyt dobry. Właściwie tylko 4,60 skakałem i tak powtarzałem to cały czas i tak, wiesz, technika też mi nie leżała, bo ciężko nam było tak trenować, bo teraz nie mamy skryjek, w sensie nasz klub został po prostu wyrzucony z naszego obiektu i teraz jeździmy i po prostu nie mamy gdzie trenować. No ale skoczyłem i jest dobrze. Dziś wyjątkowo spokojnie było. Najbardziej to na technice mu zależało i na odejściu w górze, bo w sumie miałem największy problem, ale dzisiaj to wyczyściłem i skoczyłem przez 105,07 i byłem zadowolony. W ogóle jest to chyba najlepszy krok w życiu technicznym w ogóle. No przez tą głównie technikę, przez to, że nie mogliśmy skakać za bardzo i tak pamiętam, że miałem kłopoty, bo jeździłem na poprzednim roku, w grudniu, byłem na zgrupowaniach kadrowych i tam niezbyt mi szło, miałem dwie kontuzje, jedną przywiozłem, a druga była podczas i przez to też to zaburzył trening i właśnie na tych zawodach poprawiłem technikę, jakby dobry trening dzisiaj był.